Gdybym miał 2 minuty i chciał podsumować rok 2015, to ogólnie ten rok można podsumować jako rok wzrostów, zarówno po stronie przychodowej, jak również po stronie wynikowej spółki. Spółka rozwija się zarówno w kraju, jak i w eksporcie. Sprzedaż całkowita grupy to 184 miliony. Obserwujemy tutaj wzrost prawie 9% albo aż 9% w stosunku do roku 2014. I to dzieli się na ponad 151 milionów po stronie kraju oraz 34 miliony po stronie eksportu. Ta sprzedaż po stronie kraju rośnie szybciej. Wzrost ten to jest również 9%, po stronie eksportu prawie 7%. Natomiast ciekawym jest to, że rośniemy szybciej, aniżeli rośnie rynek. My oceniamy wzrost rynku w roku 2015 na poziomie między 3 a 5%. Spółka nadal rozwija się w dwóch podstawowych segmentach, w segmencie oświetlenia zewnętrznego i w zakresie oświetlenia architektonicznego, gdzie w zakresie oświetlenia, no i oczywiście, przepraszam, oświetlenie przemysłowe, w zakresie oświetlenia architektonicznego ten wzrost jest dwucyfrowy, prawie 20-30% samego wzrostu w zakresie oświetlenia architektonicznego. Nadal spółka również obserwuje i realizuje politykę wzrostu swojego udziału LED-owego, czyli dostarcza rozwiązania LED-owe na rynek. Dzisiaj po stronie kraju jest to prawie 50% udziału sprzedaży LED-owej, po stronie eksportu prawie 60%, czyli całości masy produktowej, którą sprzedajemy, to tak, w takiej proporcji sprzedajemy rozwiązania LED-owe. Chcąc odnieść to do roku 2014, widzimy prawie podwojenie, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku eksportowym. Jest to dobry trend, który pokazuje coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami LED-owymi. Dlaczego firma ES-System w zakresie rozwiązań LED-owych? Firma ES-System to firma, która jako jedna z pierwszych jest prekursorem przy wprowadzaniu rozwiązań LED-owych. Swoje doświadczenie to już 12 lat w tym zakresie. Pierwsze rozwiązania LED-owe były wprowadzone przez spółkę w 2004 roku. Firma ES-System to firma, która posiada bardzo wysokie wyposażone laboratorium, które jest w stanie dostarczyć, zbadać i zagwarantować jakość swoich produktów. Takich laboratoriów w całej Polsce są tylko dwa, które są w stanie rozwiązania LED-owe zaproponować, bardziej nie tyle zaproponować, co sprawdzić i przetestować. Co więcej, spółka ES-System to również dwa zakłady produkcyjne. Dzisiaj klienci patrzą na kustomizację swoich potrzeb. Z jednej strony mamy produkt półkowy, ogólnodostępny poprzez sprzedaż hurtową, z drugiej strony spółka realizuje się sprzedaży tak zwanej inwestycyjnej i sprzedaży realizowanej pod indywidualne potrzeby klienta. I w tym spółka ES-System, myślę, jest najlepsza. To też pokazuje właśnie ta dynamika wzrostu w zakresie oświetlenia architektonicznego. Kraj rozwija się zatem zgodnie z planem. Udział sprzedaży w kraju nadal jest dominujący, ale nie zmienia to tego, że również rozwijamy się na rynku eksportowym. Dziś rynek eksportowy to nasz udział na rynku eksportowym około 18%. Są w kraje, w których rozwijamy się bardzo dynamicznie. Wykazujemy trzycyfrowy wzrost, bo na przykład na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich prawie 1000-krotny wzrost wielkości sprzedaży. Ktoś może powiedzieć, że to była niska baza w roku 2015. Oczywiście była niska, mimo wszystko ten rozwój jest gigantyczny i fenomenalny. Natomiast motorem dzisiaj udziału sprzedaży rynku eksportowego pozostaje Szwecja, również rynek niemiecki. Cieszy mnie również powoli odradzający się rynek wschodni. O ile rynek wschodni, czyli Rosja, spadła nam, w głównej mierze Rosja reprezentująca rynek wschodni, spadła nam dość znacząco w roku 2015, o tyle suma summarum, biorąc pod uwagę, że staraliśmy się w roku 2015 dywersyfikować sprzedaż na rynku wschodnim, dochodząc, przeprowadzić sprzedaż również w innych krajach, jak Litwa, Łotwa, Estonia, całkowite obniżenie wartości sprzedaży na rynku wschodnim to 11%. Więc jesteśmy zadowoleni z tego trendu i mamy nadzieję, że ten trend będzie dalej kontynuowany, czyli wzrostu zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma ES-System stawia pod kątem sprzedaży zagranicznej, by realizować się w krajach Europy Zachodniej, czyli najbliższe nam kraje to Niemcy, gdzie staramy się rozwijać naszą sieć sprzedaży. Posiadamy generalne przedstawicielstwo, firma ES-System współpracuje z firmą MKC, która to realizuje sprzedaż na rynku niemieckim i na rynku austriackim. Rozwijamy się również na rynku szwajcarskim, czyli ogólno pojęty DACH. Patrząc na południe Europy, jak najbardziej również chcemy tam być obecni oraz na wschodzie. Nie odpuszczamy rynku wschodniego. Zwracam również uwagę, że Ukraina, która dotychczas wykazywała tendencję spadkową, dzisiaj widzimy wzrost Ukrainy na poziomie około 6%. To też jest pozytywny trend. Czyli z jednej strony patrzymy na rynki zachodniej Europy, patrzymy na południe, również na wschód oraz na rynki Bliskiego Wschodu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie spółka też bardzo dynamicznie się
rozwija, dostarczając swoje innowacyjne produkty, które to dobra jakość w dobrej cenie gwarantuje sukces spółce E-System. Nowości spółki E-System to nic nadzwyczajnego. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że spółka rok do roku realizuje wiele nowości. Za rok 2015 prawie 2000 różnych nowych rozwiązań zostało dostarczone na rynek, z czego 80% to rozwiązania LED-owe. W dniu wczorajszym ja wróciłem z targów Light and Building. Light and Building to największa impreza, największe targi oświetleniowe we Frankfurcie nad Menem, organizowane co 2 lata. My jako spółka mieścimy się w jednej z najbardziej prestiżowych hal, w hali numer 3, gdzie wielcy oświetleniowcy tego świata się wystawiają. Wśród nich spółka E-System jako jedyna spółka polska. Widzimy dużo ciekawych rzeczy, natomiast obserwowaliśmy też bardzo duże zainteresowanie produktami na naszym stoisku. Jak najbardziej pokazywaliśmy również nowe rozwiązania. Nasze stoisko w tym roku to stoisko pod hasłem 100% LED. Good light, dobre światło. Light is life. To jeszcze tylko, kiedy coś więcej poznamy, jeśli chodzi o strategię spółki, na najbliższe miesiące czy na najbliższe lata? Nie na najbliższe lata. Dzisiaj sytuacja, która panuje na otaczającym na rynku, zmienia się tak dynamicznie, że chcąc pokazać, gdzie spółka przez najbliższe lata, czy jak spółka będzie się przez najbliższe lata rozwijała, jest dużym wyzwaniem. Na pewno spółka nadal jest zainteresowana, żeby pozostać w branży oświetleniowej. Na pewno segmenty w zakresie oświetlenia architektonicznego, przemysłowego, zewnętrznego jak najbardziej będą dominujące. Na pewno spółka będzie nadal kładła nacisk na to, żeby oferować produkty w swojej, w przystępnej cenie, ale w bardzo dobrej jakości. Na pewno jesteśmy zainteresowani rozwojem i dalszą sprzedażą na rynkach eurosłowiańskich, czyli ekspansją nie tylko Polski, ale również rynków zagranicznych. Natomiast większe szczegóły 31 marca, czyli z końcem tego miesiąca, takie informacje będziemy chcieli przekazać.